pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że projekt, no tak można powiedzieć, że zakiełkował w mojej głowie 10 lat temu i jestem z nim od wielu lat i to jest dla mnie wielkie święto dzisiaj, premiera, więc jestem bardzo przejęta i no tak, ukorzenie tej historii jest moje spotkanie z interwencyjnym ośrodkiem praadopcyjnym w Otwocku. Takie miejsce naprawdę istnieje, naprawdę jest tam dyrektorka Dorota Polańska, którą znam od wielu lat, która opowiada mi historię dzieci, które tam trafiają i wszystkich pracowników tam cudownych, więc bardzo się cieszę, że świat zobaczy taką historię. Dzień dobry, Ewa Wysocka, Interwencyjny Ośrodek Praadopcyjny. Czy pan zwariował? Cudownie, jestem zaszczycony. Muszę powiedzieć, że ja jestem po projekcji tego filmu i uroniłam bardzo dużo łez oglądając ten film, więc proszę nie zapominać o chusteczkach, jak będą się państwo wybierali na seans, bo ten film dotyka takich uczuć jak bezwarunkowa miłość, niesprawiedliwość i że tak naprawdę najważniejsze, co mamy w życiu, to czas spędzony razem. I nie zastąpi tego ani super zabawka, ani super mieszkanie, ani nic poza tym, jak chwile z najbliższymi tu i teraz, po prostu. Mam nadzieję, że nie tylko wzruszający, ale też poruszający, a przede wszystkim taki dający w, co może być zaskakujące, w dość przyjemny sposób okazję do pomyślenia o swoim rodzicielstwie. Bardzo mi się podoba, że w filmie 1800 gramów jest poruszany temat trudny, smutny, rzadko poruszany w filmach komercyjnych. Częściej, jeżeli już, to w jakichś takich filmach arthouse'owych. Bardzo delikatny i pełen empatii sposób. To nie jest smutny film o biednych, opuszczonych dzieciach. To jest film, który daje nadzieję i daje chęć do działania. I uważam, że to piękne. I to bardzo mi się podoba to, że to jest kolejny film świąteczny, który jest o czymś. Który wzrusza, ale nie tylko dlatego, że latają płatki sztucznego śniegu w kadrze. No dobra, prawdziwego, żartowałam. Cała ta historia powstawania tego filmu była dla mnie ważna. To znaczy to, że Madziaruszka tak bardzo się udziela w ośrodku preadopcyjnym w Otwocku. Właśnie w przyszłym tygodniu mam okazję z nią tam pojechać, więc jestem bardzo szczęśliwa, że poznam to miejsce, czyli jej zaangażowanie, wszystkich twórców filmu, cała promocja, która też dąży do tego, żeby nie tylko wypróbować dobry film, ale też do tego, żeby nagłośnić temat adopcji dzieci w Polsce, żeby pokazać, jak to wygląda, z jakimi problemami się spotykają rodziny, czy osoby, które muszą oddać dzieci do adopcji, czy też z jakimi problemami się spotykają osoby, które chcą zaadoptować dzieci. Poza tym wyśmienita, wspaniała obsada najlepszych polskich aktorów. Więc tutaj nie było wątpliwości, że bardzo chcę wziąć udział w tym projekcie. Wyjdą z kina na pewno z pozytywnym nastawieniem, wyjdą z kina uświadomieni to na pewno. Ja cieszę się, że powstają takie filmy prospołeczne i poruszają taką tematykę. W przypadku tego filmu Ośrodek Preadopcyjny porusza tematykę adopcji i tak dalej. Polecam, na pewno daję do myślenia. Obiecuję ci, że nie będziesz sama na święta.